ksywa to MRN, pojechałem z Trójmiasta. Dzisiaj supportowałem Miss DJ Art, The Prodigy. Przynajmniej w większości z muzyków to jest pierwszy kontakt z Electronic Boost, chyba z 10-15 lat temu, nie za mało lata. Techno, trochę darków, acid, tempo między 129-165. Jeden dzisiaj, tak, DJ Art. Oczywiście jest taki jeszcze Jeff Amadeus, Max, Polymeric Records. No, trochę tego było, a to jest moja czołówka. Pewna odskocznia, chociaż od DJ-ki teraz mocniej odchodzę na rzecz produkcji muzycznej. A później to było takie naturalne ten przejście dla mnie do techno, ponieważ zawsze w zespołach był problem z ludźmi. Samą produkcją się zajmuję od 3-4 lat, ale zanim jednak coś świat puszczę, to jestem troszkę perfekcjonistą i mam dużo samokrytyki. Pierwsza epka wyszła. Dzisiaj swój set kończyłem swoim utworem właśnie w remixie Maxa. Tak, oczywiście. Było pozytywnie. Zawsze od mało lata muzyka wokół mnie krążyła. Chociaż z wykształcenia jestem inżynierem, tak? To pewnie samo przejście wynikło, że w stronę muzyki elektronicznej poszedłem. Zapraszamy na kolejne imprezy, w których biorą udział członkowie Techno Collective. ty33no.net. Jest generalnie matką tej muzyki i ona grała w latach 90. już tą muzykę tworzyła. Generalnie może ona sama jako producent nie jest super przykładem, ale jej label, czyli Diaxa Beat, to jest coś, co generalnie muzykę acid techno, taką typowo niemiecką oczywiście, bo to trzeba też zwrócić na Niemcy i Anglię, tworzyła. I to, co dzisiaj ona przywozi, jest namiastką tego, co było kiedyś. Rust generalnie. Gram dzisiaj, supportuję Miss Diax na imprezie, którą organizuje Tornado Crew. 2003 rok, Instytut Energetyki. W instytucie, który generalnie zajmuje się badaniem prądu i błyskawic, długa historia. Bo impreza, na którą zabrali mnie moi przyjaciele, generalnie jakby nie byłem nawet w klimacie, ale dosyć mocno zmieniło to moje życie. Techno tak samo brzmiało w 99, 92 i teraz w 2016. Ten gatunek się nigdy nie zmienił i on zawsze brzmi tak samo. Więc jakby zmiana w całym gatunku muzyki nigdy nie nastąpiła. Generalnie od 2-3 lat w Polsce słowo techno, które generalnie jest bardzo zdewaluowane pojęciem, bo umówmy się, że jeżeli ktoś słyszy techno, to wyobraża sobie stado karków koło brzegu bez koszulek. Więc od 2-3 lat słowo techno wróciło do łask i naprawdę, jeżeli ktoś mówi techno, to nie trzeba się tego wstydzić. My robimy tą muzykę od 13 lat, jako ekipa Warsaw Mechanizm od 6. Jakby edukacja słowa techno to jest bardzo trudna rzecz. To jest coś dużo bardziej głębszego, które zaczęło się w latach 80., które wywodzi się na przykład z automatu perkusyjnego. Jasne, pamiętam, proste. To są imprezy, które ja sam robiłem. Są największe imprezy, które zrobiliśmy, to było 600 osób. I to było niedawno, bo centralnie rok, dwa lata temu. Założycielem Techno Collective, twórcą Techno Podcastu. Według mnie to jeden z najlepszych technicznych DJ w Polsce aktualnie. No na pewno zwolniła. Oj, przepraszam. Kot mu miał, czy? Taką ma ten. Taką masz ten, okej, nie przemyśl.